Dzień dobry, Maria Sikorska. Dziś będziemy rozmawiać o rekordowych cenach zbóż i rzepaku. W studiu ze mną Jakub Czugała, analityk sektora Food and Agri Banku BNP Paribas. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak wyglądały ostatnie miesiące na rynku zbóż nie tylko w Europie, ale także na świecie? Widzieliśmy po zbiorach tegorocznych na półkuli północnej, tak, czyli po powiedzmy około lipcu, sierpniu, wrześniu, że te ceny, które już w poprzednim sezonie były bardzo wysokie, tak naprawdę najwyższe gdzieś od 2012-2013 roku, no one jeszcze poszły do góry, także ceny pszenicy w najwyższym momencie w listopadzie, gdzieś pod koniec listopada, dochodziły do ponad 310 euro za tonę. To był najwyższy wynik w historii, patrząc po tym największym wolumenie, który jest na giełdzie właśnie Matif w Paryżu. Od tego czasu trochę sytuacja się ustabilizowała. W grudniu, w styczniu widzieliśmy delikatne obniżki cen, no ale to jest dalej 270-280 euro za tonę. To jest wciąż około pewnie 100 euro za tonę więcej niż przeciętnie było w ostatnich latach, więc te ceny dalej są bardzo wysokie, no i to się oczywiście naturalnie przekłada na sytuację w kraju. Dokładnie, właśnie chciałam zapytać, jak te ceny zbóż na świecie przekładają się na sytuację rynkową w Polsce? No przekładają się bardzo, w bardzo dużym stopniu, co wynika z tego, że około 1/4 polskich zbóż jest eksportowana, w związku z czym to jest rynek globalny, jak wiemy, zboża mogą być transportowane na bardzo duże odległości, w związku z czym tutaj to znaczenie globalne jest dużo większe niż w przypadku wielu innych upraw, które często mogą właściwie być przechowywane przez właściwie parę dni. Tak? No to w przypadku zbóż to wygląda zupełnie inaczej. No i faktycznie to prowadzi do tego, że w tej chwili te ceny zbóż są w Polsce bardzo wysokie. Ceny pszenicy wahają się w granicach 1200-1300 zł. Właściwie ceny wszystkich zbóż są w tej chwili czterocyfrowe, co w perspektywie ostatnich lat rzadko się zdarzało, żeby którekolwiek ze zbóż cena za tonę przekraczała 1000 zł. W tej chwili nawet ceny zbóż takich jak żyto to jest ponad 1100 zł za tonę, w związku z czym widać jest, że te ceny są zdecydowanie wyższe, pewnie jakieś powiedzmy 70% wyższe niż były przeciętnie w ostatnich latach. Jakie czynniki miały wpływ przełożenie na taki wzrost cen? To jest tak naprawdę tak, jak to często jest, kiedy mamy jakieś dość takie gwałtowne zmiany w gospodarce, no to jest zbiór wielu czynników. Tutaj nie można wyróżnić jednego. Na pewno jednym z głównych jest fakt, że faktycznie mamy w tej chwili napięty bilans zbóż na świecie, czyli są relatywnie niskie zapasy w stosunku do produkcji. To wynika z tego, że i ten 2020 i 2021 rok to były lata, gdzie ci najważniejsi producenci, najważniejsi eksporterzy, tacy jak Unia Europejska, Stany Zjednoczone, tamta produkcja była nieco mniejsza niż przeciętnie, no i to od razu się odbija na sytuacji na wymianie handlowej na całym świecie. No i skoro ta podaż jest mniejsza, no to ceny muszą w związku z tym rosnąć, ale to są również inne czynniki, które są związane też z tej perspektywy kosztowej, z perspektywy produkcji. Rosną koszty produkcji, rosną, jak wiemy, ceny energii, gazu, to jest gorący temat w tej chwili, ale przy tym gazie to trzeba podkreślić, że rosną w związku z tym również ceny nawozów, bo gaz, w szczególności w przypadku nawozów azotowych, czyli tych, które są najpowszechniejsze, stanowi właściwie większą część kosztów produkcji i te wzrosty cen gazu, wielokrotne właściwie, skutkowały również bezprecedensowymi wzrostami w nawozach na całym świecie właściwie. Do tego też dochodzi taka szersza sytuacja na rynkach międzynarodowych, na rynkach finansowych, surowcowych. Widzieliśmy tak naprawdę od początku pandemii, od powiedzmy tego pierwszego lockdownu gdzieś w okolicach marca 2020 roku, później notowania giełdowe wielu, no właśnie, nie tylko instrumentów finansowych, ale również surowców szły w górę i to dotyczy w przypadku surowców rolnych nie tylko właśnie zbóż, ale również roślin oleistych. Przejdźmy teraz na rynek rzepaku. Jak tam ukształtowały się ceny? Ceny rzepaku, ceny innych roślin oleistych, one wzrosły wręcz szybciej niż ceny zbóż. Tam, jeśli chodzi o czy to o olej sojowy, czy to olej palmowy, kanolę, czyli ten kanadyjską odmianę rzepaku, no to wszędzie są wzrosty rzędu plus 100%, być może nawet trochę więcej miejscami w porównaniu do tego, co było przeciętnie w ostatnich latach.
I również tak jest na rynku europejskim, gdzie w szczytowym momencie, tuż po nowym roku, ceny rzepaku przekraczały 750 euro za tonę w Europie na giełdzie MATIF. To się oczywiście przekłada bezpośrednio na sytuację w kraju, gdzie rzepak już regularnie jest sprzedawany po 3-3,5 tysiąca złotych. Widzieliśmy później w styczniu delikatne spowolnienie, jakieś 80 euro za tonę, no ale to ciągle są poziomy właściwie prawie dwukrotnie wyższe niż te przeciętne w ostatnich latach, no bo tak gdyby się spytać o przeciętne ceny rzepaków w latach 2014-2020, no to zazwyczaj było jakieś 1600-1700 zł, więc no teraz mamy poziomy ponad 3000, więc widzimy, jak duża jest różnica. A jak zapowiadają się najbliższe miesiące, jeśli chodzi o rynek zbóż i roślin oleistych? Dużo będzie zależało pewnie od tego, jakie będą poziomy produkcji u najważniejszych producentów. W tej chwili trwają zbiory w Ameryce Południowej, w Brazylii, Argentynie i one będą wyższe niż przeciętnie w ostatnich latach, więc jest to informacja o tyle dobra, że faktycznie być może poprawi bilans globalny, no ale może to doprowadzić do spadku cen. Jeżeli by się okazało, że podobnie byłoby na półkuli północnej, gdzie zbiory będziemy mieli za pół roku, tak? Czyli i w Ameryce Północnej, i w Europie, w Azji Centralnej, no to być może byłaby szansa na to, żeby te ceny faktycznie były niższe, bo w tej chwili są bardzo wysokie. Pewnie nie należy się jednak spodziewać tego, że one spadną do takich poziomów, o jakich wspominałem, które obserwowaliśmy w latach tam 2014-2020. Dziękuję serdecznie za rozmowę Państwu i dziękuję, że byliście z nami. Do zobaczenia.